spotykamy się w drugiej połowie marca, prawie co do dnia w rocznicę powstania największej i najdłużej działającej na Górnym Śląsku antykomunistycznej młodzieżowej organizacji. Mowa oczywiście o tajnym harcerstwie krajowym Szeregach Wolności. Działała ona na terenie głównie Mysłowic, ale wiemy, że nie była to jedyna organizacja działająca w tym czasie na terenie Górnego Śląska. Co więcej możemy powiedzieć o zjawisku konspiracji młodzieżowej antykomunistycznej w okresie drugiej połowy lat 40. i pierwszej połowy lat 50. ubiegłego wieku? Rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym fenomenem w postaci tak zwanej konspiracji młodzieżowej. Trzeba wyjaśnić, o co w ogóle chodzi w tym zjawisku społeczno-politycznym okresu stalinowskiego w Polsce. Przez długi okres czasu historiografia ograniczała spojrzenie na młodzież dokładnie na przełomie lat 40. i 50. do budowania takiego sformułowania pokolenia ZMP, czyli pokolenia, które zostało uwiedzione przez komunizm, pokolenia, które wiązało z komunizmem, z awansem, bardzo szybkim awansem społecznym swoje nadzieje, pomijając całkowicie de facto wszelkie działania organizowane ze strony młodzieży o charakterze antykomunistycznym. Tak naprawdę wiedzieliśmy o pojedynczych osobach bądź organizacjach, które przejawiały to antykomunistyczne, czy prowadziły taką antykomunistyczną działalność. Niemniej nie braliśmy tego pod uwagę jako pewnego zjawiska historycznego, socjologicznego, ujmowanego całościowo. De facto historycy zwrócili na to uwagę dopiero na początku tego wieku. Podczas kiedy tutaj same cyfry mówią nam bardzo dużo o tym fenomenie. Proszę sobie wyobrazić, że podziemie zbrojne, to podziemie zbrojne, które łączymy z żołnierzami wyklętymi, ono liczy po 1950 roku 250 do 400 osób w skali całego kraju. Podczas kiedy młodzież zaangażowana w działalność konspiracyjną o charakterze antykomunistycznym jest szacowana na blisko 7,5 tysiąca osób, które są członkami takich organizacji, a nawet niektórzy rozszerzają tą cyfrę, powiększają ją i twierdzą, że możemy tutaj mówić o 11 tysiącach ludzi, którzy organizują się w blisko 700 organizacjach działających na całym kraju. To pokazuje fenomen, a mianowicie pokazuje nam fenomen sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. I musimy sobie teraz zadać to pytanie, z czego ten fenomen wynikał. Co powodowało tą nieufność młodzieży względem władz stalinowskich, władz komunistycznych w tak zwanej Polsce Ludowej. A mianowicie to były działania represyjne, działania niszczące wszelką niezależność życia społeczno-politycznego, życia religijnego w ówczesnej Polsce. Było to działania z przełomu rzeczywiście lat 48-51, które miały na celu zniszczenie Związku Harcerstwa Polskiego i podporządkowanie stworzonemu Związkowi Młodzieży Polskiej. Rzeczywiście do czegoś takiego dochodzi etapami i w roku 1951 powstaje organizacja harcerska ZMP oraz działania wymierzone w młodzieżowe organizacje, młodzieżowe instytucje działające u boku Kościoła Katolickiego. To powoduje sprzeciw młodzieży. Młodzież rozpoczyna działalność konspiracyjną, de facto kontynuując swoją wcześniejszą działalność w organizacjach harcerskich, w drużynach harcerskich, bądź ewentualnie w Sodalicji Mariańskiej i innych instytucjach związanych z Kościołem Katolickim. Tysiące osób zaangażowanych w konspirację, setki organizacji, pokazuje to, że ten opór wobec nowych porządków, sprzeciw wobec komunizmu wśród młodzieży był potężny. Jakie były szczegółowe motywacje, intencje, co przyświecało młodzieży, która sprzeciwiała się tym nowym porządkom, jakie zapanowały w Polsce po zakończeniu II wojny światowej? Ja może zacznę od tego, że konspiracja młodzieżowa była wyrazem buntu młodych ludzi wobec otaczającego ich świata, wobec sowietyzacji życia politycznego, społecznego, ekonomicznego, który wynikał z przekonania, że państwo polskie nie było niepodległe. Nową powojenną rzeczywistość pełną ideologizacji, propagandy utożsamiano jako zagrożenie dla dotychczas wyznawanych wartości.
religii, wolności, godności każdego człowieka. I to była główna przyczyna, dla której młodzież decydowała się rozpocząć działalność konspiracyjną. Na motywy, jakie jej przyświecały, wskazują bardzo wyraźnie ulotki, które były wówczas drukowane. Na przykład w jednej z ulotek chorzowskiej organizacji Kontra odnajdujemy nawiązanie do kłamstwa katyńskiego, w innej natomiast znajduje się napis "Pamiętajcie o 3 maja". Ja tu tylko wspomnę, że święto Konstytucji 3 maja zostało, obchodzenie go zostało zabroniony w 1946 roku. Licealiści z Krakowa natomiast, i to też myślę, że jest taki ciekawy przypadek, o którym warto wspomnieć, założyli swoją organizację Związek Walczącej Młodzieży Polskiej Wolność i Sprawiedliwość 17 września 1950 roku, a więc w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939, co miało nadać jej taki wymiar, charakter symboliczny. Duże znaczenie na pewno miała tradycja niepodległościowa i tutaj wspomnę o założycielu Polskiej Organizacji Harcerstwa Polskiego, Franciszku Furmaniaku, który przed wybuchem II wojny światowej był harcerzem. W czasie okupacji był członkiem Szarych Szeregów, jako łącznik brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych, a rok później, 1945, odznaką grunwaldzką. To jest oczywiście przykład osoby starszej, która posiadała już, no powiedzmy, jakieś doświadczenie konspiracyjne. Co do tych młodszych, to profesor Krzysztof Persak pisał o kompleksie młodszych braci, którzy ze względu na młody wiek nie byli w stanie wcześniej zaangażować się w działalność konspiracyjną. I w tym sensie, w tym ujęciu ruch młodzieżowy przejął i kontynuował dziedzictwo podziemia dorosłego, do którego otwarcie zresztą nawiązywano chociażby poprzez nazwy poszczególnych organizacji. W Świętochłowicach, a więc niedaleko, powstała na przykład Młodzieżowa Armia Krajowa. Nie można zapominać też o tym, jak duże znaczenie miało uderzenie komunistów w Związek Harcerstwa Polskiego, który w 1950 roku został podporządkowany Związkowi Młodzieży Polskiej, od 1951 roku jedynej oficjalnej organizacji młodzieżowej, w efekcie czego powstała Organizacja Harcerska Polski Ludowej. Działania te spowodowały, że młodym ludziom zabrano coś, z czym do tej pory się utożsamiali, ale z drugiej strony stanowiło to dla nich impuls do podjęcia działalności, ale w innej formie, nielegalnej, tajnej. O tym, jak duże miało to znaczenie, świadczą liczby, ponieważ w całej Polsce powstało co najmniej 129 organizacji, które odwoływały się do tradycji harcerskiej i skautowskiej. Musimy jednocześnie pamiętać, że te motywacje młodzież odnajdywała w swoim najbliższym środowisku, w swoim najbliższym otoczeniu. W doświadczeniach własnych, zdobywanych chociażby w przestrzeni szkolnej, czy w doświadczeniach dorosłych, krewnych, przyjaciół. To jest ciekawy przypadek, ale niezwiązany co prawda z Chorzowem, ale myślę, że warto o nim powiedzieć. Jeden z członków organizacji działającej na terenie Mysłowic, o której pani Ania powiedziała na początku, tajnego harcerstwa krajowego, w trakcie przesłuchania powiedział, że chęć założenia nielegalnej organizacji o charakterze antykomunistycznym powstało u niego na skutek rozmów osób dorosłych, które słyszał w komunikacji miejskiej, którą codziennie dojeżdżał do szkoły. Tak więc przypadkowi, zupełnie obcy mu ludzie w pewien sposób ukształtowali ten jego światopogląd i wpłynęli na decyzje, jakie później podejmował. Niezależnie jednak od źródeł tych motywacji czy impulsów do działania, młodzież poprzez działalność konspiracyjną chciała wyrazić po prostu swój bunt wobec otaczającego ich świata, z którym się nie zgadzała. Młodzi ludzie, nastolatkowie, którzy w większości angażowali się w konspirację, napotykali sporo ograniczeń. Nie mieli własnych pieniędzy, musieli chodzić do szkoły, tłumaczyć rodzicom, dokąd wychodzą, o której wrócą. Tak więc w rzeczywistości możliwości ich działania nie były zbyt wielkie.
jakie stawiali sobie cele i jak mogli je osiągnąć? Tak jak pani doktor wspomniała, młodzież rzeczywiście miała szereg ograniczeń co do możliwości swojego oddziaływania, ale trzeba bardzo mocno podkreślić, że nadrabiała pomysłowością te wszystkie braki, o których żeśmy mówili, a mianowicie nieliczne osoby zaangażowane, bo najczęściej, powiedzmy sobie szczerze, były to organizacje składające się z 3, maksymalnie gdzieś tam do 10 osób. Organizacje, które liczyły powyżej 30, jak Tajne Harcerstwo Krajowe, to naprawdę jest 1% w skali całego tego zjawiska konspiracji młodzieżowej w całej Polsce. A więc braki organizacyjne, braki sprzętowe, bo dostęp, musimy sobie to uzmysłowić, dostęp do maszyny do pisania był czymś naprawdę niezwykłym i starano się ją za wszelką cenę rzeczywiście ten dostęp uzyskać. Czy ewentualnie brak środków finansowych gdzieś tam gromadzonych na zasadzie składek członkowskich nadrabiała pomysłowością. Jakie to były działania? Czym się przejawiały? Gdybyśmy mieli przeanalizować działalność organizacji, które działały w Chorzowie w latach 1948-1956, to zwrócilibyśmy uwagę, że było to przede wszystkim z jednej strony działalność formacyjna, czyli budowa swojego własnego światopoglądu w oparciu o to, co ewentualnie mówią dorośli, czy to wujek, który był w Korpusie Ochrony Pogranicza, czy ktoś z krewnych, kto miał zdecydowane poglądy antykomunistyczne, bądź ewentualnie z słuchania niezależnych rozgłośni radiowych, takich jak Głos Ameryki, czy ewentualnie Radio Madryt. To jedna strona, czyli ta działalność formacyjna, a mianowicie działalność sprzeciwiająca się temu ideologicznemu, opresywnemu systemowi stalinowskiemu, który wtedy funkcjonował i z którym ta młodzież spotykała się w szkołach. Z drugiej strony była to próba oddziaływania społecznego, w jakikolwiek sposób organizowanego, bądź poprzez napisy na murach miasta, bądź ewentualnie poprzez organizowane akcje ulotkowe. Tu trzeba powiedzieć o pewnym dość zabawnym wydarzeniu, a mianowicie w tamtych czasach, na przełomie lat 40. i 50., jedna ze spółdzielni produkcyjnych wypuściła do zabawy zabawkę w formie drukarki, taką, którą można było za niewielkie pieniądze kupić w niektórych sklepach z zabawkami i co się okazuje, mianowicie cała masa organizacji przy pomocy tej drukarenki produkowała po prostu skromne ulotki, które były rozpowszechniane na terenie miasta. Tych ulotek, jak doskonale wiemy z raportów bezpieki, było od kilku do nawet kilkuset produkowanych w bardzo prymitywnych warunkach z prostymi tekstami wzywającymi do oporu, do niewierzenia komunistom w ich propagandę, przeciwstawianie się systemowi współzawodnictwa pracy, który był wtedy szeroko propagowany w kopalniach i hutach na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. To były takie, no powiedzielibyśmy, bardzo skromne działania, ale działania, poprzez które rzeczywiście pewna aktywność społeczna była robiona. Oczywiście podejmowano również akcje, powiedzielibyśmy, bardziej bezpośrednie, tak jak akcja organizacji kontra tuż przed pochodem pierwszomajowym, gdzie w bardzo prosty sposób przy pomocy jajek wypełnionych farbą zniszczono portret przedstawiający Karola Marksa. Więc poprzez tego typu działania próbowano w jakiś sposób dać do zrozumienia, że nie ma zgody na funkcjonujący w Polsce system komunistyczny i to, co on wraz ze sobą niesie poprzez oddziaływanie propagandowe. Natomiast jeśli chodzi o cele tej organizacji, to można by było je zdefiniować w bardzo prosty sposób. Jak już tutaj wspomniała koleżanka, duża część, naprawdę procentowo duża część organizacji młodzieżowych działających w konspiracji w tym okresie czasu, to były organizacje harcerskie. Były to po prostu niekiedy niemalże całe drużyny, które przechodziły do podziemia, bo tak to wyglądało w różnych częściach Polski. Na terenie Chorzowa w bardzo podobny sposób. Tu moglibyśmy to postarać się w jakiś sposób uchwycić na zasadzie tego starego programu z czasów okupacji dziś, jutro, pojutrze. Dziś, czyli działalność konspiracyjna, działalność nastawiona na przetrwanie starych zasad harcerskich. Jutro,
duża część tych organizacji konspiracyjnych wierzyła, ta młodzież wierzyła w to, że wybuchnie wojna pomiędzy Zachodem i Wschodem, że wybuchnie konflikt zbrojny, w którym w pewnym momencie rzeczywiście oni będą mogli w jakiś sposób aktywny wziąć udział. Albo poprzez zbieranie informacji o przykładowo rozmieszczeniu straży przemysłowej czy funkcjonowaniu zakładów przemysłowych albo obiektów wojskowych, poprzez zaangażowanie, a nawet w niektórych przypadkach próby zdobycia broni, uzbrojenia siebie i czekania dokładnie na moment wybuchu tak zwanej III wojny światowej. Niezwykle duża ilość organizacji konspiracyjnych młodzieżowych powstała w momencie, w którym wybuchła wojna koreańska, który ten konflikt rozpatrywano w kategoriach takiego wstępu do wybuchu wielkiej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich koalicjantami, a systemem komunistycznym, Związkiem Sowieckim czy komunistycznymi Chinami. Więc oczekiwano w tym programie jutro wybuchu tego konfliktu zbrojnego, a pojutrze, czyli program niepodległej, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić, praktycznie wszystkie te organizacje nawiązywały do potrzeby stworzenia niepodległego państwa polskiego. Państwa demokratycznego, państwa szanującego wolność przekonań i wolność myśli swoich obywateli, bo w ten sposób, w taki najbardziej prosty, uogólniający sposób możemy przedstawić zarys programowy tych organizacji konspiracyjnych. Mówiliśmy już o tłamszeniu harcerstwa, o rozwiązywaniu organizacji związanych z Kościołem katolickim, a także o tworzeniu na wzór Związku Radzieckiego młodzieżowych komunistycznych organizacji. Skąd wzięli się, skąd, z jakich kręgów społecznych pochodziły te osoby, ci nastolatkowie, którzy zaangażowali się w konspirację antykomunistyczną? Co o nich wiemy? Ile mieli lat? Gdzie się uczyli? Czy przeważali wśród nich chłopcy czy dziewczęta? Czy może jakoś nie było tutaj większej różnicy? Kto angażował się konkretnie w działalność tych młodzieżowych grup? W organizacjach młodzieżowych odnajdujemy uczniów, studentów, młodych robotników, chłopów, zarówno chłopców, jak i dziewczęta, w wieku głównie pomiędzy 14 a 21 rokiem życia. W przypadku Chorzowa na pytanie, kim byli ci młodzi ludzie, odpowiemy, że przeważnie uczniami. Wyjątkiem była Sodalicja Mariańska, która skupiała głównie osoby pracujące w wieku około 20 lat. Musimy pamiętać, że ta młodzież pochodziła z różnych rodzin, nie zawsze robotniczych, aczkolwiek te przypadki przeważały. Miała również różne doświadczenia. Rodzice Romana Panchyża, zastępcy dowódcy Legionu Walki z komunizmem, byli na przykład nauczycielami. W jednostkowych przypadkach wśród bliskich tej młodzieży odnajdujemy członków PPR-u. Jedna z osób przed przystąpieniem do organizacji młodzieżowej przebywała za kracierze w zakładzie wychowawczym. Różne były także tradycje rodzinne, które kształtowały w dużej mierze ich światopogląd i późniejsze postawy. Ja wspomniałam już o Franciszku Furmaniaku, ale myślę, że warto też podkreślić, że na przykład Mieczysław Morawa, założyciel młodzieżowej organizacji bojowej, był pod dużym wpływem swojego wuja. Władysław Paleski był przedwojennym kapitanem Korpusu Ochrony Pogranicza, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej, w kampanii wrześniowej, był więźniem obozów jenieckich w Niemczech. Również rodzina Leona Machini, założyciela chorzowskiej kontry, była w czasie wojny represjonowana. Jego ojciec trafił do Dachau, natomiast siostra trafiła do Ravensbrück. Tego typu indywidualnych historii, indywidualnych doświadczeń jest oczywiście znacznie więcej i w zasadzie każdy z tych przypadków powinniśmy rozpatrywać osobno, aby stworzyć taki portret grupowy tych chłopców, ale także dziewcząt. Dziewcząt było co prawda kilka, ale w organizacjach chorzowskich one jak najbardziej działały. Jeśli chcielibyśmy wskazać natomiast jakiś dominujący trend, to na pewno oprócz wieku była to przynależność do harcerstwa.
Do tradycji przedwojennego harcerstwa nawiązywały bowiem 4 spośród 8 opisanych przez nas organizacji. Była to Kontra, Leona Machini, Młodzieżowa Organizacja Wojskowa Mieczysława Morawy. Była to Polska Organizacja Harcerstwa Polskiego Franciszka Furmaniaka, a także Szare Szeregi Tadeusza Bytomskiego. W swojej publikacji opisali grupy młodzieżowe antykomunistyczne działające na terenie Chorzowa. Skąd ten wybór, proszę powiedzieć? Czy w Chorzowie odnajdujemy wszystko to, o czym wcześniej mówiliśmy, a więc przykłady na wybór motywacji, na pochodzenie tych młodych ludzi? Czy może wręcz przeciwnie, właśnie w Chorzowie zdarzyło się coś, co odróżnia grupy tam działające od grup działających w innych miastach czy nawet w innych regionach? Przede wszystkim należy powiedzieć, że Chorzów na przełomie lat 40. i 50. XX wieku był to duży ośrodek przemysłu ciężkiego. Pod względem liczby ludności było to 9. miasto w Polsce. Duże zakłady przemysłowe, huty, największa huta Kościuszko zatrudniająca 8 tysięcy pracowników, ale również huta Batory, a także kopalnie, zakłady azotowe oraz zakłady koksochemiczne oferowały miejsce pracy i do Chorzowa przyjeżdżały rodziny nie tylko z innych miejscowości, ale innych regionów Polski. Taką rodziną była rodzina Franciszka Furmaniaka, która osiadła w Chorzowie. Chorzów miał jako duży ośrodek przemysłu ciężkiego przede wszystkim dobrze rozwiniętą sieć szkół zawodowych. Przy każdym zakładzie pracy praktycznie funkcjonowały szkoły przyzakładowe, w których kształciła się młodzież nie tylko z Chorzowa, ale również z okolicznych miejscowości Bytomia, ale również Rudy Śląskiej, Świętochłowic, a więc to miało wpływ na ilość organizacji zakładanych w Chorzowie. Warto również dodać, że Chorzów miał bardzo piękne tradycje działalności harcerskiej przed wojną oraz tradycje powstańcze. W Chorzowie mieszkały jeszcze rodziny powstańcze. Mieszkali również działacze harcerstwa przedwojennego i taką rodziną była na przykład rodzina Tadeusza Bytomskiego, dowódcy Szarych Szeregów. Oboje rodzice prężnie działali przed wojną w harcerstwie. Te czynniki miały oczywiście wpływ na to, że w Chorzowie działało tych organizacji stosunkowo dużo. Nie bez powodu jest również to, dlaczego zajęliśmy się Chorzowem, że wszyscy jesteśmy chorzowianami. Jesteśmy absolwentami szkół chorzowskich i znamy doskonale topografię miasta. A to miało znaczenie przy przygotowywaniu publikacji i znacznie podnosi poziom satysfakcji zawodowej. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tych organizacji młodzieżowych w Chorzowie na przykład działało? Bo Państwo wśród wszystkich wymienionych w broszurze podają na przykład nawet osoby, można to tak ująć, niezrzeszone. Na przykład dziewczęta ze szkoły średniej, które po śmierci Stalina same, nie przynależąc do żadnej organizacji, rozrzucały ulotki. Czy materiał źródłowy pozwala na stwierdzenie, ile takich organizacji, ile osób było dokładnie zaangażowanych na terenie Chorzowa w działalność antykomunistyczną? We wstępie do broszury napisaliśmy, że w Chorzowie działało około 10 organizacji. Około 10, bo po tych 10 mamy ślad w materiale źródłowym. Tak naprawdę ile ich powstało, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ponieważ nie wiemy, ilu z nich Urząd Bezpieczeństwa nie zdołał wykryć. Oczywiście możemy przypuszczać, że w Chorzowie powstało ich więcej, być może nawet znacznie więcej, ale musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, mianowicie sam fakt, że jakaś organizacja powstała i została założona, wcale nie oznaczał, że prowadziła ona jakąś działalność. Musimy też pamiętać, że mówimy o młodzieży szkolnej, w związku z czym można się spodziewać, że wielokrotnie gdzieś ta chęć założenia organizacji antykomunistycznej pozostawała w sferze pomysłów. Osoby, które miały już okazję zajrzeć do broszury, zapewne zauważyły, że opisaliśmy w niej tylko 8
spośród tych 10 organizacji oraz opisaliśmy przypadki buntu dziewcząt z żeńskiej szkoły ogólnokształcącej. Dlaczego tak jest? No, odpowiedzi należy szukać nie tyle w dostępności, co w zawartości materiału źródłowego. Na przykład o organizacji Wolność o Niepodległość jesteśmy w stanie powiedzieć tylko tyle, że została założona najprawdopodobniej w 1950 roku przez nauczyciela mieszkającego w Chorzowie Starym Andrzeja Okularczyka. Miesiąc działała natomiast polska-amerykańska organizacja podziemna, która została założona w maju 1951 roku w szkole podstawowej numer 36 w Chorzowie. Tak więc główną, może nie przeszkodą, ale trudnością w pracy historyka, który zajmuje się opracowywaniem zjawiska konspiracji młodzieżowej, jest właśnie materiał źródłowy, który stanowi podstawę jego pracy. Jak pokazało doświadczenie, przygoda z konspiracją nie mogła trwać w nieskończoność. Jedne organizacje działały dłużej, nawet kilka lat, inne zaledwie kilkanaście tygodni. Co takiego działo się, że organy ścigania, głównie Urząd Bezpieczeństwa, wpadał na trop tych młodych ludzi? Co działo się z nimi po zatrzymaniu? Jak wyglądało śledztwo? Co możemy o tym powiedzieć? Czy jak ci ludzie byli traktowani podczas przesłuchań? Co działo się z nimi w więzieniu? Większość organizacji antykomunistycznych rzeczywiście działała stosunkowo krótko, bo młodzi konspiratorzy byli bezbronni wobec aparatu represji. UB, Urząd Bezpieczeństwa, dowiadywał się o działalności tych organizacji w różny sposób. Często młodzi konspiratorzy ze strachu przed konsekwencjami pokazywali materiały organizacyjne nauczycielowi. Tak było w przypadku organizacji Szarych Szeregów. Nauczyciel zawiadomił dyrektora szkoły, a ten natychmiast Urząd Bezpieczeństwa i nastąpiły aresztowania. Często były to donosy członków Związku Młodzieży Polskiej, tak jak w przypadku Leona Machini, dowódcy organizacji Kontra. Często Urząd Bezpieczeństwa posiadał współpracowników wśród członków organizacji antykomunistycznych i tak było w przypadku działalności Sodalisów Mariańskich przy parafii Świętej Barbary w Chorzowie. Jeden z członków współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa. A więc bardzo często ta działalność kończyła się po kilku miesiącach. Następowały wówczas aresztowania. Przede wszystkim następowały rewizje we wszystkich mieszkaniach rodzin. Dokonywane były rewizje, podczas których konfiskowano właściwie wszystkie różnego rodzaju materiały, nie tylko związane z działalnością konspiracyjną, ale również pamiątki rodzinne. Na przykład podczas rewizji u Henryka Jurkowskiego, członka Szarych Szeregów, Urząd Bezpieczeństwa skonfiskował wszystkie pamiątki rodzinne, przedwojenne zdjęcia, które zostały przywiezione z Kresów, bo rodzina zamieszkała w Bytomiu po 1945 roku. Następowały przesłuchania wszystkich członków rodziny. Na początku w domu, później byli wzywani do Urzędu Bezpieczeństwa, który w Chorzowie mieścił się przy ulicy Dąbrowskiego w budynku obecnego ZUS-u. Następowało śledztwo, wielogodzinne przesłuchania. Przesłuchania były dla tych młodych ludzi niezwykle trudne i traumatyczne. Stosowano oczywiście środki, różnego rodzaju środki wymuszania zeznań, zastraszania, również bicie, karcer. No były to niezwykle trudne, traumatyczne przeżycia. Potem nastąpiło po śledztwie, sprawa została przekazywana do Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Często urządzano pokazowe procesy, tak jak miało to miejsce w przypadku członków organizacji Kontra, gdzie młodzież zetempowska, koledzy ze szkoły mieli wytwarzać taką bardzo negatywną atmosferę dla tych młodych konspiratorów. Potem oczywiście czekały ich
wyroki i które najczęściej kończyły się kilkuletnimi wyrokami więzienia. Konspiratorzy często byli, spędzali tą karę więzienia na przykład w ośrodkach pracy, przy kopalniach. Tak było w przypadku jednego z członków Szarych Szeregów, gdzie w Bielszowicach odbywał karę więzienia ciężko pracując fizycznie w kopalni. A więc były to niezwykle trudne doświadczenia, które miały wpływ na resztę ich życia. Z członków podziemia niepodległościowego i tego nazwijmy to dorosłego i tego młodzieżowego najczęściej w akcie oskarżenia i w wyroku już na sali sądowej stosowano artykuł 85 i 86 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Mówił on, że oskarżeni próbowali obalić nowy ustrój, zmienić go przemocą i obalić także władzę Polski. Czy w przypadku osób, o których mówimy, tych młodych konspiratorów, również mamy przykłady, aby stosowano te artykuły? Jakie wyroki zapadały? Czy to były długie jakieś odsiadki? Czy oni mieli szansę skorzystać z amnestii? Czy odsiadywali całe te wyroki? Jak też kształtowały się ich później dalsze losy po opuszczeniu zakładów karnych? Chcę sobie wyobrazić 16-17-letnie dziewczyny i chłopców, którzy spędzają tygodnie, miesiące, najpierw w aresztach śledczych, tak jak areszt śledczy w Bytomiu, po czym rzeczywiście stają przed sędziami wojskowych sądów rejonowych, bo tak było do roku 1954, by usłyszeć werdykt sędziowski, który rzeczywiście wiąże się z wyrokiem skazującym na odsiadkę. Musielibyśmy powiedzieć, że nawet tydzień spędzony w takim więzieniu był piętnem i traumą, która praktycznie w jakiś sposób przez całe życie odciskała piętno na tym całym życiu tych ludzi i z którym musieli sobie w jakiś sposób poradzić w swoim dalszym życiu, zresztą z różnym skutkiem. Gdybyśmy mieli określić, jak wyglądały te dalsze losy tych młodych ludzi, to musimy sobie uzmysłowić jedną podstawową rzecz. Wojskowy Sąd Rejonowy nie był zwykłym sądem takim, jakiego oczekiwalibyśmy po normalnie funkcjonującym państwie, które w nazwie posiada przymiotnik demokratyczny. Było to tak naprawdę przedłużenie tego karnego ramienia śledczego, jakim był Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. I młodzi ludzie, którzy próbowali przed sędziami wojskowych sądów rejonowych w jakiś sposób odwołać swoje wcześniejsze zeznania często wydobywane przy pomocy tortur, przy pomocy tak zwanego czynnego śledztwa, jakie UB przeprowadzało, spotykali się jeszcze z dodatkowymi szykanami albo dodatkowymi karami wynikającymi z szkalowania instytucji porządku publicznego w Polsce. Gdybyśmy mieli te wszystkie artykuły zebrać w jakąś jedną całość, to rzeczywiście te formacje, te organizacje młodzieżowe, konspiracyjne, które próbowały w jakiś sposób zdobyć broń albo akcentowały kwestie wybuchu III wojny światowej i walki orężnej o niepodległość kraju, ci członkowie musieli liczyć się z tym, że zostanie im postawiony zarzut przygotowywania zbrojnego obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rzeczywiście tutaj dość wysokie wyroki, które mogli za to otrzymać. Ale oprócz tego to były wyroki za szkalowanie instytucji, ewentualnie za udział w nielegalnych organizacjach albo, i to pokazuje, jaka szczelność była, jeśli chodzi o funkcjonowanie wojskowych sądów rejonowych, a mianowicie o posiadanie informacji, które miały być przekazane, o takich informacjach przekazane organom ścigania Polski Ludowej. Więc te cztery tak naprawdę tutaj paragrafy, cztery artykuły z kodeksu karnego mogły być uruchomione. 40% wyroków, które były orzekane przez wojskowe sądy rejonowe, to były wyroki do 10 lat więzienia i bardzo często nimi szafowano właśnie w różnych przypadkach. Kara śmierci
też była orzekana. W przypadku konspiracji młodzieżowej wiemy ponad wszelką wątpliwość o 61 przypadkach w skali całego kraju. Na terenie naszego województwa, województwa katowickiego, to jeden przypadek z Gliwic Stanisława Mosakowskiego, który rzeczywiście funkcjonując w ramach Ligi do Walki z Komuną, próbował zdobyć broń. W trakcie tej próby została ciężko ranna, ze skutkiem śmiertelnym osoba, no i w wyniku tego został wyrok kary śmierci orzeczony i wykonany na tym młodym chłopaku. Dla przytłaczającej większości to były długotrwałe, długoletnie wyroki więzienia, w więzieniach naprawdę ciężkich, bo musimy sobie wyobrazić więzienie Zamek w Wiśniczu, gdzie trafili niektórzy konspiratorzy Tajnego Harcerstwa Krajowego Szeregów Wolności, więzienie o bardzo ostrym rygorze, czy więzienie we Wronkach, w którym oni przebywali w celach z normalnymi kryminalistami, więzienie w Sieradzu, albo znane nam wszystkim z naszego województwa tak zwany obóz pracy, który stał się w pewnym momencie więzieniem progresywnym w Jaworznie, więzieniem, dodajmy, dla młodych często ludzi, którzy jeszcze nie mieli ukończonego 18 roku życia. Natomiast jak wyglądało ich dalsze życie? Proszę sobie wyobrazić, nawet jeśli oni wyszli z więzienia w 1952 roku na mocy amnestii, nawet jeśli opuścili to więzienie w 1956, obojętnie czy w tym więzieniu byli 2 lata, 4 lata czy 8 lat, bo najczęściej skracano im te wyroki, to musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Ich młode życie było złamane w wielu wypadkach. Nie mieli szansy, przytłaczająca większość z nich nie miała szansy zdania matury czy normalnego poukładania życia. Takie przypadki jak Leon Machinia, który rzeczywiście z dużą determinacją zdaje maturę, idzie na studia, zostaje inżynierem, to są przypadki odosobnione, to są przypadki jednostkowe, musielibyśmy powiedzieć. Dla wielu z nich tak naprawdę to, co było możliwe do realizacji w ramach Polski Ludowej, to było znalezienie pracy, powiedzielibyśmy, takiej podstawowej w jakimś zakładzie pracy na terenie swojego miasta, a część z nich opuszczała swoje miasto z racji piętna, jakie na nich ciążyło, no i po prostu budowa jakiejś egzystencji, najczęściej, od razu sobie powiedzmy, najczęściej egzystencji z dala od polityki. To trzeba tutaj mocno podkreślić. Duża część z tej młodzieży nie będzie już się angażowała w działalność polityczną. Trudno określić i szacować, jaki byłby to procent, ale tylko niektórzy będą w dalszym ciągu prowadzili tą działalność, a nawet zaangażują się w pewnym momencie, bo też są takie przypadki w skali całego kraju, że będą to osoby, które będą działały w ruchu obrony praw człowieka i obywatela, czy ewentualnie podejmą działalność w powstającym niezależnym samorządnym związku zawodowym Solidarność. Kończąc tą wypowiedź, trzeba jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Do końca życia, do końca funkcjonowania praktycznie komuny, czyli do roku 1989 roku, te osoby, ich rodziny, ich najbliżsi, kolejne pokolenia tych ludzi, ich dzieci, znajdują się pod szczelną obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Mamy przykłady z terenów Chorzowa, gdzie osoba, która opuściła Chorzów i wyprowadziła się na teren Opolszczyzny, gdzie zostaje w dokumentach zawarta opinia Służby Bezpieczeństwa, opinia jak najbardziej negatywna o możliwości awansu żony, dodajmy żony niezwiązanej z konspiracją młodzieżową, ale bezpieka opiniuje negatywnie możliwość awansu żony osoby, która była zaangażowana w taką działalność konspiracyjną w czasach stalinowskich. Bardzo mocną stroną Państwa broszury jest niezwykle bogaty materiał ikonograficzny. Dzięki niemu poznajemy nie tylko twarze konspiratorów, ale poznajemy także to, jak wyglądał ten nasz lokalny świat 60 czy 70 lat temu. Proszę powiedzieć, skąd wzięli Państwo fotografie, z jakich zbiorów Państwo korzystali? Wstępując do pracy nad tą publikacją, naszym założeniem było, aby ta broszura, tak jak wszystkie inne publikacje Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Katowicach, była bogato ilustrowana. To było dosyć trudne zadanie z wielu powodów. Oprócz zachowanych w oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach nielicznych fotografii i dosyć bogatych dużej ilości dokumentów, okazało się, że ta tematyka w ogóle nie jest zarejestrowana w zbiorach, kolekcjach muzealnych czy bibliotecznych. I w związku z tym trzeba było troszeczkę wykonać kwerendy. Dużą trudnością było to, że w szkołach, do których uczestnicy uczęszczali, tak naprawdę nie zachowały się archiwa.
I całe szczęście w jednej ze szkół, w popularnym chemiku, czyli chorzowskim, czyli w Zespole Szkół Technicznych nr 4 imienia Śniadeckiego, szkoła posiada fantastyczne archiwum. I dzięki temu, dzięki pomocy nauczycielowi historii, panu Markowi Gawlikowi, który udostępnił kroniki, księgi pamiątkowe i wyszukał w archiwum przede wszystkim kopie świadectw maturalnych i inne dokumenty, udało się zilustrować publikację bardzo ciekawymi zdjęciami i innymi dokumentami. Podziękowania należą się też rodzinom, przede wszystkim rodzinie Franciszka i Stanisława Furmaniaków, synowi panu Ireneuszowi, pani Grażynie Polewko, siostrzenicy, którzy udostępnili swoje prywatne zbiory i dzięki temu zwłaszcza ten rozdział poświęcony losom udało się tutaj zilustrować. Natomiast warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której już tutaj wspominałam, że taką konsekwencją, którą ponieśli konspiratorzy oraz ich rodziny, było to, że utracili oni swoje pamiątki rodzinne. Bo to, co zostało skonfiskowane przez Urząd Bezpieczeństwa, fotografie, odznaczenia, to nie wróciło do młodych konspiratorów. Nie zachowały się też w większości te zdjęcia w archiwum oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I nie udało się nam pozyskać na przykład zdjęć z młodości Franciszka Furmaniaka czy Stanisława Furmaniaka, bo ich życie tak naprawdę zostało, tych młodych konspiratorów, podzielone na to, co się działo przed więzieniem i po więzieniem, po więzieniu. I to jest oczywiście wielka strata dla tych rodzin, które utraciły pamiątki rodzinne. Ale udało się pozyskać również ciekawe materiały, tutaj już propagandowe, dotyczące działalności Związku Młodzieży Polskiej z muzeów, zwłaszcza Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Historii Katowic, za co też podziękowania kolegom historykom za udostępnienie ciekawych materiałów ikonograficznych. Zachęcamy Państwa oczywiście do zapoznania się z broszurą, która była tutaj kanwą naszego spotkania, a więc Konspiracja Młodzieżowa w Chorzowie w latach 1948-1956. Naszymi gośćmi byli autorzy broszury, państwo Angelika Blinda, Renata Skoczek i Ryszard Mozgol.